Według Ministerstwa Zdrowia ponad 3,5 tysiąca lekarzy złożyło wypowiedzenia klauzuli opt-out, w której zgadzali się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. W tych placówkach, w których klauzulę wypowiedziała znaczna część lekarzy, istnieje ryzyko problemów z obsadą dyżurów lekarskich. To z kolei może utrudnić dyrektorom szpitali zapewnienie pełnej opieki lekarskiej pacjentom. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje dodatkowe wsparcie dla dyrektorów szpitali na wypadek problemów i przypomina, że mogą oni wprowadzić system pracy zmianowej Lekarzy. Dziś Konstanty radziwił na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia ma przedstawić sytuację związaną z wypowiedzeniami klauzul. Od października lekarze, rezydenci oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych prowadzą protest, domagając się między innymi zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB od 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Niezadowala ich ustawa podpisana już przez prezydenta przewidująca wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku.